Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje, Miasto. Dziś zaglądamy do dziedziny, która jest dziedziną bardzo ważną w życiu każdego, czyli do sportu, a będziemy rozmawiać o kolarstwie, ponieważ osoba, z którą zaprosiłem do programu, z kolarstwem ma bardzo wiele wspólnego. Gościem moim i Państwa, i tu proszę uwaga, swego czasu mistrz Polski na szosie, Grzegorz Gronkiewicz. Dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Serdecznie. Zanim w ogóle o tych dwóch kółkach i tym, czym się zajmujesz, to chciałem tak trochę przybliżyć jak gdyby twoją postać, bo ten program ma za zadanie gdzieś tam archiwizować tych ludzi, którzy w tym mieście działają, robią jakieś rzeczy. Wiem, że ty prężnie działasz, ale zanim w ogóle o tej całej działalności i o tym sporcie, częstochowianin? Tak jest, od urodzenia. Od urodzenia. Na tym urodzeniu się urodziłem w Częstochowie. Całe życie mieszkam, całe życie mieszkam. A dziadkowie, pradziadkowie to w ogóle też Częstochowa? Czyli od kilku pokoleń można powiedzieć. Od kilku pokoleń. Mama pochodziła z Niedźna, spod Częstochowy miejscowości, a ojciec był częstochowianinem. To mało kto wie. Mój dziadek był przed wojną posłem na Sejm. Poważnie? Tak, był w PPS-ie, Polskiej Partii Socjalistycznej. No i ojciec był zamożnej rodziny. Aha, czyli biedy nie klepali. Nie klepali, prawdopodobnie. Dobrze. Powiedz mi, absolwent jakiej szkoły średniej? Ja skończyłem liceum ogólnokształcące ze spustu samochodów budowlanych. Proszę, na Augustyna? Na Augustyna. To tak samo jak ja. No to proszę. No to z jednej szkoły sobie. Który to rok był? Ja jestem absolwentem 1980-84. Aha, no to ja trochę później 89, czyli myśmy się wymienili. Kolarstwo. Bo to jest tak, że Andrzej Zaguła, którego z szermierki przesłuchiwałem, mówi, słuchaj, musisz koniecznie z Grzegorzem porozmawiać, bo to jest wierny fan w ogóle i jak gdyby z pełnym entuzjazmem o tobie się wypowiadał, więc pozwoliłem sobie zadzwonić. Powiedz mi, to jest pasja, czy to jest zawód? Znaczy się, jak byłem mały, to była pasja. Zapisałem się do klubu w 80 roku, miałem 15 lat, czy tam w 79, 14. W ogóle nie patrzałem, jak byłem młody, że z tego będę kiedyś, jak to mówię teraz, właśnie zawód był w pewnym momencie życia, że będę z tego jakieś tam miał profity kiedyś w przyszłości. Po prostu zapisałem się jako młody chłopiec, który bardzo lubiałem sport. Ogólnie byłem dzieckiem bardzo żywym. Teraz sobie powiedzieli, że miałem ADHD. Tak. Zapisałem się do klubu kolarskiego, bo zawsze mnie fascynowały wysiłki pokoju. No i tak się to zaczęło. Ja pamiętam, wiesz, co prawda na kolarzówce nie jeździłem, ale kapslami Szurkowski, Szozda i tam strykaliśmy i robiliśmy wyścig pokoju. No takie były czasy i takie były zabawy. Ja też, Szurkowski, Matusiak, Szozda, wszyscy najlepsi kolarze w tamtym okresie, fascynowałem się tym. No i co, no i dokończę, no i zapisałem się do klubu jako młody chłopak. Miałem później jakieś tam wyniki dosyć dobre, no i zostałem takim, można powiedzieć, jeszcze jak to były za tych czasów dawnych, no to najpierw jak skończyłem szkołę, no to jako że klub koleja, no to takie były czasy, no to pracowałem na kolei, a praktycznie to miałem na etacie byłem. A tak to działałeś było. W klubie? A działałem w klubie, byłem sportowcem, wtedy jeszcze to były lata 80, no to jeszcze wiadomo jak to było. Później jak skończyły się lata 80, były lata 90, to niestety, no trzeba było być albo na tyle dobrym, że ktoś chciał za to płacić i można było uprawiać tę dyscyplinę. No byłem na tyle dobry, że miałem zawsze jakiś tam etat z tego, że miałem z tego jakieś tam pieniądze od sponsorów. Aczkolwiek były to czasy ciężkie wtedy na początku. Te pieniądze to były takie przeciętna krajowa. Po prostu nie było z tego jakichś wielkich kokosów, ale dla mnie to zawsze było pasją.
zawsze byłem takim prawdziwym sportowcem. Nigdy nie patrzyłem na pieniądze, jak byłem młody. Może dopiero jak miałem ze 30 parę lat, to tak bardziej chciałem się troszeczkę może ustawić, ale to też nie były jakieś bardzo, bardzo wielkie pieniądze. To jest tak, że byłeś na etacie w zatrudniony jako kolejarz, a tak naprawdę to trenowałeś, tak prawda? Tak jest, tak było za 80. Powiedz mi, czy to było tak, że... No bo normalnie ludzie przychodzą na 8 godzin do pracy, nie? Tam od 8 do 16, podbijają kartę, wychodzą. Taki sportowiec, zawodnik też 8 godzin, czy mniej? Nie, jak byłem młody, jak dopiero co szkołę skończyłem, bo moim prezesem był pan Chodur, on był naczelnikiem wydziału elektroenergetycznego. No i do nas było wielu kolarzy zatrudnionych, nie tylko ja, to nas w kolejarzu było wtedy z 10-15 seniorów. Mhm. Także nas tam było z 8 osób zatrudnionych. No po prostu no, prawda jest taka, że no, przychodziłem tylko po wypłatę. Jeszcze w tym pierwszym roku, no to jeszcze chodziłem na 4 godziny, tam te pierwsze pół roku, no to jeszcze jak prezes mówi, młody jesteś, musisz trochę poznać, no chodziłem do pracy, normalnie na 7 do 11, później mnie zwalniali, no ale to było tylko przez pierwsze tak do pół roku, później zaczęły się zgrupowania, wyjazdy. Prezes zobaczył, że jestem dobrym zawodnikiem, obiecującym, no i przestałem chodzić. Powiedz mi, to Mistrzostwo Polski. Który to jest rok i jak to w ogóle, właśnie tak przybliż mi trochę. Mistrzostwo Polski zdobyłem dosyć późno, już byłem, można powiedzieć, kolarzem zawodowym. Mm-hmm. W Polsce już można powiedzieć, na początku lat 90. nie było kolarstwa zawodowego jeszcze, ale to już te kluby, których ja się ścigałem, to były na zasadzie zawodowych, już były, to były stricte zawodowe, już mieliśmy tam uposażenie takie stricte zawodowe, byli mechanicy, masażyści. Czyli już ta infrastruktura była tak... Już się zaczynała tak, że od 95 roku, to ja już miałem wtedy 30 lat, bo muszę tu przyznać, że mistrza Polski zdobyłem bardzo późno, miałem 37 lat. Nie wiem, czy to nie jest najstarszy mistrz Polski. I to jeszcze zdobyłem to w Częstochowie, na swoim terenie. Uh-huh. Także fajne to było, no bo wcześniej też jeździłem w grupie CCC. Tam poznałem parę tajników, jak jeszcze można ograć tych wszystkich innych kolarzy. Później poszedłem do takiego mniejszego klubu zawodowego, bo jeszcze tutaj wspomnę, że na początku bardzo długo jeździłem w Częstochowie. Ja do końca kariery, praktycznie całą karierę spędziłem w Częstochowie, w klubie Kolejarz. Dopiero pod koniec lat 90. klub Kolejarz zaczął trochę tak podupadać. Skończyły się tutaj, można powiedzieć, no, prezesu zainteresowania klubem. Ciężko było pozyskać sponsorów i odszedłem do klubu Jedrze Laskowice. To był bardzo prężny klub, to był jeden z najlepszych klubów w Polsce, który się przeistoczył właśnie w grupę CCC. Aha. I to był pierwszy rok, ja tam jeździłem w pierwszym roku z najlepszymi kolarzami polskimi i zagranicznymi, bo byli i Włosi, i Litwini, i Rosjanie. Uh-huh. Także tam poznałem takie, dotarłem się, można powiedzieć, jeździłem bardzo dobre wyścigi na zachodzie, jeździłem na wyścigach takich prawdziwych, zawodowych wyścigach we Francji, we Włoszech. No i później właśnie w tym klubie mniejszym trochę, ale miałem pełną kontrolę, sam dla siebie jeździłem. No i w wieku 37 lat jeszcze mi się na koniec kariery, mogę powiedzieć, udało, no ale nie udało, bo byłem na tyle doświadczony, na tyle mocny, że taka ta kwintesencja mojego właśnie kolarstwa, mojego doświadczenia w tym kolarstwie, moich przepracowanych kilometrów, bo muszę przyznać, że ja jeździłem na rowerze na treningi to po 3 godziny, po 8 godzin. Po prostu była moja praca. Ja wyjeżdżałem o godzinie 9, przyjeżdżałem o godzinie najwcześniej o 3, no 3, 4, 5, no jeździłem po 6, 7, 8 godzin na rowerze. Żeby tą kondycję, tak jest, żeby mieć to w nogach. Jak no i udało mi się, wszystko podpasowało. Aha. Wyścig był w sensie takim, nie był górskim wyścigiem, ja byłem dobrym sprinterem całe życie. Ja wygrałem w swojej karierze ponad 100 wyścigów. Wygrywałem wyścigi na wszystkich największych wyścigach w Polsce, z Tour de Pologne wyłącznie na etapach. Nie wygrałem całego Tour de Pologne, bo trzeba było być dobrym bardzo w górach. No niestety, tego nie miałem. Mhm. Ale miałem bardzo wiele przyjemności z uprawiania tej dyscypliny, ponieważ no, wygrałem wiele wyścigów. Słuchaj, mamy rok 2022. No też to no, jak gdyby okres pandemiczny. Co na obecną chwilę robi Grzegorz Gronkiewicz? Czym się zajmuje? Na obecną chwilę jestem prezesem klubu. Tego właśnie naszego kolejarza. Aha. Czyli teraz na prezesów z... Tak, ale był czas w takim klubie jak kolejarz, no to trzeba być wszystkim. Trzeba być trenerem, bo trenerem też jestem, mam trenera drugiej klasy. Trenuję też te dzieci.
Niedawno mój syn skończył karierę, dosyć szybko, miał 24 lata, czy 25. Wciągnąłem go w to kolarstwo, razem z nim pracujemy w kolejarzu. On teraz się głównie zajmuje trenowaniem dzieci, młodzieży. Mhm. Oczywiście ja mu bardzo też mocno pomagam, bo mamy już tylu zawodników, że jedna osoba nie jest z tego stanie. Ile jest obecnie osób? Ogólnie mamy teraz tak, no bo to jest ciężko też powiedzieć, my mamy przez cały rok, jak się przewija, około 50 osób. 50 osób? Ale na stałe to 20-30 to mamy zawsze. Na każdy trening przyjeżdża na teraz po 20 osób. Mhm. To się tak mówi, ale jeżeli chodzi o trening na rowerze, nasz 8, no jest to ciężko przeprowadzić. Tym bardziej, że mamy juniorów, którzy mają już po 18 lat i mamy dzieci, które mają po 10, 12, 13 lat. No ale to się normalnie odbywa na jezdniach, gdzie jeżdżą samochody, tak gdzie jest normalny ruch. Jest to ciężka sprawa. Jest duża odpowiedzialność, prawda, jakby nie patrzeć, bo to co innego, jak mamy ćwiczenie na torze, czy na jakimś zamkniętym odcinku, a co innego jedź tu, a to te ciężarowe zasuwają i to gdzieś inne historie. Już nie? Wybieramy takie treningi, już zbiórki robimy na rogatkach częstochowych, w tej chwili aktualnie robimy na Mirowie. Przy wjeździe na Mirów, tutaj za tym hotelem, za firmą Scout. I tam jest najbezpieczniej w miarę dojechać na Mirów. Tam jest, mamy 2 km po głównej drodze, później wjeżdżamy takie boczne. O ile się o juniorów w ogóle nie martwimy, no bo wiadomo, to są, nie martwimy się, no trochę się zawsze martwimy, wiadomo. Ale to są już zawodnicy doświadczeni, tam już drugi rok młodzika, juniora młodszego, to się tak już bardzo nie martwimy, ale jeżeli przyjeżdżają początkujący te dzieci, no to się martwimy. Jeździmy z nimi, uważamy, no, ale... Grzesiu, a jak ktoś będzie rozoglądał ten wywiad, a na pewno będzie i to myślę, że dużo osób, powiedz mi, tak czysto technicznie, mam syna na przykład i on marzy o tym, żeby być drugim Szurkowskim, nie? Tak. Przychodzi do klubu kolejarz, tak? No i co, wy mu dajecie rower, tak. Czy on musi mieć swój nie, rower? Oczywiście jak ma ktoś swój, to jest też dobrze, ale ja daję każdemu zawodnikowi na początku rower. Wiadomo, że ten rower może nie jest rowerem po... Juniorzy mają u nas rower już po 20 tysięcy, co najmniej, bo to musi być rower, ale tym dzieciom dajemy takie najzwyklejsze kolażówki. Oczywiście one są bardzo ładne z wyglądu, one są w miarę też lekkie, ale to jest taki najzwyklejszy rower. Taki na początek. Tak, mamy tych rowerów dużo. Praktycznie mamy dla każdego zawodnika, który przyjdzie, chyba że ma pecha i nagle na przykład przyjdzie mi 5 małych zawodników, małych chłopaków i nagle nie mamy tych rowerów, no to musi chwilę poczekać, damy mu najbliżej coś większego, czy coś zamienić. Dobrze, czy to jest płatne, te treningi? Nie, jesteśmy jedynym klubem, który w tej chwili nie bierzemy żadnych opłat. Działamy dosyć cały czas społecznie, bardzo dużo nam pomaga miasto. Mamy fajnych sponsorów, w tej chwili głównym sponsorem jest firma Włodar, sklep rowerowy Giant Cotton Bike, to mamy paru sponsorów, taka firma też z Holandii i każdy nam daje po parę groszy i jakoś tam sobie funkcjonujemy, aczkolwiek zawsze to jest ciężko z tymi sponsorami. Ja tutaj już od razu na początku bardzo im podziękuję wszystkim, bo bez nich byśmy nie istnieli, bez Urzędu Miasta i bez tych sponsorów, no bo jest to naprawdę ciężka sprawa. Wiadomo. Nie wiem, chyba jakoś tak... Trochę się pochwalę, no mam jakąś charyzmę, lubią mnie ci sponsorzy. Zawsze pożartuję, pośmieję się, pogadam i tak jakoś się to kręci. No to gratuluję, no to fajnie. Także proszę Państwa, jeżeli chcielibyście swoje pociechy kierować w kierunku kolarstwa, to do klubu Kolejarz, gdzie się mieści siedziba? Zapraszam. Aktualnie na ulicy Wiolinowej 1. Każdy z nas na Facebooku znajdzie. Mamy Facebooka, mamy stronę internetową. No, to w internecie zapraszamy wszystkie dzieci. Aktualnie tak naprawdę to też, no, żeby nie robić nadziei, zapisujemy dzieci tak 10, 12, 13 lat. No. Jak przyjma 15, ale 16, powiedz mi, to jest za późno. Mając to doświadczenie, jak trenujesz, czy jak twój syn teraz jak gdyby trenuje, jest tak, że na przykład widać, że my w tej grupie, załóżmy 20 tych osób, które są na treningach zawsze, że jest ktoś, kto dużo bardziej rokuje, że są perły takie, no to... że czuć, że może z tego być niezły zawodnik. Ja to tak jak każdy, kto to będzie oglądał ze sportem, co jest związany z jakąś dyscypliną, no to jak mi ktoś przychodzi do klubu, to ja już, ja inaczej, to czasami się można pomylić, ale ja już po pierwszym miesiącu, dwóch już widzę, kto ma talent, kto się nadaje bardziej, kto się nadaje mniej, ale mamy aktualnie też dwóch bardzo dobrych zawodników właśnie, mamy dwóch w kadrze narodowej, bo kadra narodowa jest w kategorii junior. Mamy
zawodnika Wąsowicza, który jest w kadrze. Mamy taką Martę Marek, która od najmłodszych lat była, wygrywała wyścigi, też jest w kadrze Polski. Aktualnie dostali się teraz do kadry Polski. Przyszły powołania. Może wystartują w tym roku na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. Mhm. Ale jeżeli chodzi też o nabór do klubu i o trenowanie, to ja nigdy nie patrzę na to w tych pierwszych dwóch, trzech latach, czy ktoś będzie mistrzem świata, czy mistrzem Polski. Tak. On musi przyjść do klubu i on ma po prostu kochać sport i on ma się rozwijać i przyjść na trening i mieć zainteresowania sportowe, a nie iść, jak to się mówi, na piwo czy inne zainteresowanie. Jest tak teraz ciężko młodzież ściągnąć do klubu, że ten klub jest nie tylko dla najlepszych, ten klub jest dla wszystkich. Także zapraszam jeszcze raz zapisać pociechy, bo to jest tylko coś dobrego, jeżeli ktoś działa w sporcie. Czyli co, 10, 11, 12 lat to jest ten najlepszy czas, to jest najlepszy czas, żeby się zacząć. Bo jak ktoś jest sobie starszy, oczywiście też go zapiszemy, ale wtedy muszą być dotować. Takim starszym zawodnikom na początku roweru nie damy. Aczkolwiek może, jak jeżeli będzie, to też damy, ale, ale tym młodym zawodnikom dajemy wszystkim rowery, no wszystkim bierzemy na treningi, jakieś tam opłaty na początku nie mamy, na wyścigi jeździmy, na treningi, na zgrupowania, a także jakieś tam małe, ewentualne zgrupowania są dopłaty, ale jeżeli chodzi o wyścigi, kto jest lepszy, to też ma trochę lepiej w klubie. Kto jest trochę gorszy, jak w pracy. No to jak ma, w pracy. To jest taka natura. I też zależy od tego, jakim w danym momencie mamy finanse. Jest ciężko, to mamy jakieś tam dopłaty są małe. Jak mamy sponsorów lepszych, no to są wtedy trochę mniejsze, także... Nie no, wiesz co, czuć w ogóle od ciebie, że jak opowiadasz o tym kolarstwie, to że jest to rzeczywiście coś, co towarzyszy ci całe życie i że, no, że po prostu jest to twoja pasja, bez dwóch zdań. Dobrze, już tak na koniec, żeby nie za długo, bo im dłużej, tym mniej ludzi będzie oglądać. Tak, wiesz, jak to jest w dzisiejszych czasach. Czego tobie życzyć, Grzegorz? Znaczy się, no teraz jestem już na tyle doświadczonym, że jeżeli chodzi o prywatne, no zdrowia i tylko zdrowia przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze w tym wszystkim. A jeżeli chodzi o plany sportowe, no to żeby zawodnicy nasi fajnie się rozwijali, żeby się ten klub też, wiadomo jak to jest w sporcie, żeby byli też sponsorzy. No i żeby się to dalej tak kręciło, jak się kręci, jest fajnie. Mam też przyjemność ostatnie te dwa lata prowadzić to, dlatego że też ja działam z synem. Też to jest dla mnie fajne, że wciągnąłem syna, tak, bo oczywiście. Nie każdy, kto wie, o czym mówię, kto był jakimś trenerem, prezesem i wciągnie syna, bo nie wszystkie dzieci chcą pracować w sporcie, wiadomo, nie ma tu wielkich pieniędzy. Tak. Także takie no klimaty. Proszę Państwa, to ja tak, zdrowia Ci życzę, a no i oczywiście, żeby klub się rozwijał i żeby może jakiś mistrz świata z Częstochowy pochodził. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa prawdziwy pasjonat, wierny miłośnik dwóch kółek, ktoś mi tak napisał o nim, Grzegorz Gronkiewicz, prezes klubu sportowego Kolejarz, mistrz Polski swego czasu na szosie, no i człowiek, który kocha jeździć na rowerze i całym sercem oddany jest swojej pasji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tu możemy pomachać. Trzymajcie się do cicha. No, pa, pa.